Plan naszej wyprawy dopracowaliśmy długo przed wyjazdem w Bieszczady. W odnalezieniu miejsc, gdzie powstawały zdjęcia serialu, bardzo pomogła nam mapa wyprodukowana przez HBO specjalnie dla fanów Watahy. O dodatkowych miejscach nieoznaczonych na mapie dowiadywaliśmy się od osób śledzących nas na bieżąco na Facebooku i Instagramie oraz od mieszkańców, z którymi udało nam się porozmawiać już na miejscu w Bieszczadach. Niestety nie do wszystkich miejsc udało nam się dotrzeć. Niektóre z nich znajdowały się z dala od przejezdnych dróg, ukryte głęboko w lesie, zaśnieżone lub po prostu trudne do zlokalizowania bez elementów scenograficznych znanych nam z Watahy. Mimo to udało nam się dotrzeć do wielu ważnych miejsc z serialu. Podróżując od jednego miejsca do drugiego, każdego dnia przejeżdżaliśmy ponad 200 km dróg pokrytych lodem i śniegiem. Auto nas nie zawiodło, tak jak widoki, które mogliśmy zobaczyć.